Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Na moim samochodzie na tylnej szybie mam dużą naklejkę z napisem Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Naklejki z dokładnie takim napisem są pierwszą rzeczą, jaką kupuję przy zmianie samochodu od czasu, jak mam samochód od ponad 20 lat. Prowokuje ona rozmowy o tym, kim jest Jezus, zarówno z ludźmi mijającymi mój samochód, jak i z policjantami wypisującymi mi mandat. Wróg Boży zazwyczaj atakuje jedną z dwóch rzeczy. Po pierwsze, doskonałość osoby Pana Jezusa Chrystusa. Po drugie, doskonałość ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Na pierwszą z nich składają się cztery podstawowe punkty. Doskonałość osoby Pana Jezusa Chrystusa jako Boga. Po drugie, doskonałość osoby Pana Jezusa Chrystusa jako człowieka. Po trzecie, doskonałość osoby Pana Jezusa Chrystusa jako sługi Bożego. Po czwarte, doskonałość osoby Pana Jezusa Chrystusa jako pośrednika. Doskonałość osoby Pana Jezusa Chrystusa jako Boga. Pan Jezus Chrystus jest wiecznym Synem Bożym. Nie było nigdy tak, aby Ojciec nie był Ojcem, a Syn nie był Synem. Syn Bóg jest jedną z trzech osób Boga, równy co do chwały, równy co do pozytywnych atrybutów z Ojcem i z Duchem Świętym. Jako Bóg w Radzie Bożej przed założeniem świata w przeszłej wieczności zdecydował, że przyjdzie na ziemię i będąc ciągle Bogiem, przyjmie postać człowieka. Jezus jest pierwszy i ostatni. 1 Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset zaświadcza nam o tym. Pierwszy list do Tymoteusza. Rozdział 3, werset 16. I niezaprzeczenie wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w duchu, widziany od aniołów, opowiadany poganom, uwierzono weń na świecie, wzięty w górę do chwały. Oraz Filipian, drugi rozdział. Filipian, rozdział drugi. Tutaj najbardziej doniosłe są słowa od 5 wersetu. Chrystus Jezus, który będąc w postaci Bożej, nie poczytał sobie za łupiestwo być równym Bogu, ale poniżył samego siebie, przyjąwszy postać niewolnika, a stawszy się podobny ludziom i z postawy znaleziony jako człowiek, sam siebie uniżył, będąc posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusa zginało się wszelkie kolano tych, którzy są na niebiosach i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Także pierwszy list Jana, 5 rozdział, 20 werset. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 20 werset. A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga i jesteśmy w prawdziwym w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. Ten Ci jest prawdziwy Bóg i żywot wieczny. A także pierwszy list Jana, 5 rozdział, 7 werset. Albowiem Trójca jest, która świadczy na niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ta Trójca jest jednością. I widzimy, że Słowo Boże wyraźnie uczy, że Jezus jako Bóg przyjął ciało człowieka. Jana Ewangelia, pierwszy rozdział oraz pierwszy rozdział pierwszej Mojżeszowej uczą, że Jezus jest stworzycielem nieba i ziemi. Stworzyciel nieba i ziemi, jak uczy Hebrajczyków pierwszy rozdział, podtrzymuje wszechświat przy istnieniu, a równocześnie doprowadza sam z siebie do oczyszczenia z grzechów. Doskonałość osoby Pana Jezusa Chrystusa jako człowieka to drugi aspekt. Pan Jezus Chrystus jest człowiekiem. Jezus przyjął ciało i krew.
jest podobny do ludzi we wszystkim, oprócz grzechu. Grzech nie jest istotą człowieczeństwa. Bóg stworzył człowieka dobrym, Bóg stworzył człowieka prawym. Czytamy o tym w Koheleta, 7 rozdział, 29 werset. Inna nazwa tej księgi to Kaznodziei Salomona, 7 rozdział, 29 werset. Wszelako zważ to, odkryłem, że Bóg stworzył człowieka prawym, lecz oni uganiają się za wielu wymysłami. Jednak człowiek zgrzeszył i do człowieczeństwa w przypadku wszystkich potomków pierwszego Adama dokleił się grzech. Pan Jezus nie znał grzechu, Pan Jezus nie czynił grzechu i grzechu w Panu Jezusie nie ma. Poświadcza nam to Słowo Boże zapisane w pierwszym liście Jana, w rozdziale trzecim, wersecie piątym. I wiecie, że się on objawił, aby grzechy nasze zgładził i że grzechu w nim nie ma. A także pierwszy list Piotra, rozdział drugi, werset 22. Pierwszy list Piotra, rozdział drugi, werset 22. Który grzechu nie popełnił i nie znaleziono zdrady w ustach jego. Pan Jezus był doświadczony we wszystkim, podobnie jak inni ludzie, z wyjątkiem grzechu. I to poświadcza nam Słowo Boże zapisane w liście do Hebrajczyków, 4 rozdział, 15 werset. Hebrajczyków 4, 15. Hebrajczyków 4 rozdział, werset 15. Słowo Boże zapisane w tym miejscu komunikuje wyraźnie, albowiem nie mamy najwyższego kapłana, który by nie mógł mieć litości nad słabościami naszymi, lecz takiego, który był kuszony we wszystkim, podobnie jak my, oprócz grzechu. Pan Jezus stał się człowiekiem w czasie wcielenia. I to widzimy w Galacjan, 4 rozdział, 4 werset. Galacjan, 4 rozdział, 4 werset. Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty, który był poddany pod zakon. A także Ewangelia Jana, 1 rozdział. I wiemy, że Pan Jezus stał się człowiekiem w czasie wcielenia i jest człowiekiem cały czas, na zawsze. Pan Jezus po zmartwychwstaniu wszedł jako człowiek do nieba i dlatego przygotował nam miejsce w niebie. Urodził się jako zapowiedziane dziecko dziewicy. Jako człowiek, chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa. Jako Bóg nie umiał posłuszeństwa. Nauczył się posłuszeństwa, będąc człowiekiem. Jako człowiek miał okazję współczuć z naszymi słabościami. Podobnie do Jonasza Pan Jezus zasnął w łodzi. Podobnie do Eliasza Pan Jezus był głodny. Podobnie do Samsona Pan Jezus chciał pić i prosił Samarytankę o wodę, choć cały czas miał pokarm, o którym uczniowie nie wiedzieli. Dobrowolna chęć służenia Ojcu była jego pokarmem, napojem i relaksem. Prawdziwy człowiek w prawdziwym ciele, przybity do prawdziwego drewnianego krzyża, przyjął prawdziwe cierpienia. Prawdziwego ludzkiego ducha oddał w czasie, gdy zdecydował, aby zakosztować śmierci za każdego. Doskonałość osoby Pana Jezusa Chrystusa jako sługi Bożego. Problemem ludzi jest nieposłuszeństwo, grzech. Odpowiedzią na to było doskonałe, dobrowolne posłuszeństwo Syna Ojcu. Od poczęcia po śmierć na drzewie krzyża Pan Jezus był doskonale posłusznym sługą Boga. Nikt nie odbierał życia Panu Jezusowi, ale On kładł je z własnej woli. Miał moc dać je i miał moc znowu je odzyskać. Takie przykazanie wziął od swojego Ojca. Jana Ewangelia, 10 rozdział, 18 werset poświadcza nam to.
Jana 10:18. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je sam od siebie. Mam moc położyć je i mam moc znowu wziąć je. Ten rozkaz wziąłem od Ojca mego. A także Filipian 2 rozdział poświadcza nam to. Jako baranek Boży był na ofiarę przewidziany przed założeniem świata. Doskonałość ofiary i czystość ofiary są kluczowe. Doskonałe posłuszeństwo i czystość Pana Jezusa są fundamentalne i elementarne z punktu widzenia doskonałości ofiary, jaką złożył. Bez doskonałego posłuszeństwa Pana Jezusa w każdym aspekcie nie byłoby mowy o skutecznym uratowaniu grzeszników. Praca dla Boga wyrażała się też w stwierdzeniu, że Ojciec działa i Syn działa. Syn widzi, co czyni Ojciec i czyni to, co Ojciec. W czasie wcielenia, jako sługa Boży, gdy wisiał na krzyżu w 3 godzinach ciemności, Pan Jezus był na małą i krótką chwilę uczyniony mniejszym od aniołów. Odszedł, ale i powróci do nas. Ci, którzy go miłują, radują się, że Jezus powiedział, że idzie do Ojca, bo przed Jezusa odejściem Ojciec jego większy był niż Jezus. Po tym Bóg go wywyższył i obdarzył imieniem ponad każde imię. Jezusowi Chrystusowi jako doskonałemu słudze Boga dana została każda moc na niebie i na ziemi. I czytamy o tym między innymi w Mateusza, 28 rozdział. Ewangelia Mateusza, 28. Werset 18. I przystąpiwszy Jezus mówił do nich i rzekł: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. A także Ewangelia Jana 14 rozdział 28 werset. Jana 14, 28. Jana 14 rozdział 28 werset. Słyszeliście, żem ja wam powiedział, odchodzę i powrócę do was. Gdybyście mnie umiłowali, to byście się radowali, żem rzekł, idę do Ojca, bo Ojciec mój większy jest niż ja. Doskonałość osoby Pana Jezusa Chrystusa jako pośrednika między ludźmi, którzy zgrzeszyli, a Bogiem, który jest święty i doskonały, jest katastrofalna przepaść. Nie było między Bogiem a ludźmi pośrednika, który mógłby pośredniczyć. A czytamy o takiej potrzebie w Księdze Hioba, rozdział 9, werset 33. Nie ma między nami rozjemcy, który mógłby na nas obu położyć swoją rękę. Między ludźmi a Bogiem był wyłom. Ktoś musiał stanąć w wyłomie. I o tym czytamy w Ezechiela, w księdze Ezechiela, w rozdziale 22. W rozdziale 22, w wersecie 30. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się. Ale nie znalazłem. Kiedyś Mojżesz stanął w wyłomie przed Bogiem, aby odwrócić gniew Boga, aby Bóg nie wytracił winnych. I o tym czytamy w Psalmie 106, w wersecie 23. Psalm 106. 106 psalm, werset 23. Przetoż rzekł, że ich chciał wytracić, gdyby się był Mojżesz wybrany jego nie stawił za onem rozerwaniu, w onem rozerwaniu przed nim, a nie odwrócił popędliwości jego, aby ich nie tracił. Proroka takiego jak Mojżesz obiecał wzbudzić Pan, o tym czytamy w 5 Mojżeszowej, 5 Mojżeszowa księga drugiego prawa.
I tutaj mamy werset 15, rozdziału 18. Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci, jego słuchać będziecie. Oczywiście jest nim Pan Jezus Chrystus. I o tym możemy przeczytać w 5 Mojżeszowej, czyli Księdze Drugiego Prawa, werset 18, rozdziału 18. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. A także Ewangelia Jana, 14, rozdział 28, werset, co już czytałem. Zatem widzimy wyraźnie, że słusznie Jan apostoł napisał, że jeśli chciałoby się napisać wszystko, co Jezus dokonał, to nie starczyłoby świata, aby pomieścić to, co trzeba by napisać. Tym bardziej powiedzieć w tym krótkim nagraniu. Bóg jest stworzycielem wszystkich rzeczy, ale sam akt stworzenia jest przypisany Panu Jezusowi Chrystusowi jako Słowu, Synowi i Jego działalności we współudziale z Ducha Świętego. Jezus jest Słowem. Słowo, które było u Boga i było Bogiem, stało się ciałem i zamieszkało między nami. Syn został posłany przez Ojca, aby Pan Jezus był Zbawicielem świata. Gdy przyszło wypełnienie czasu, Duch Święty zstąpił na dziewicę Marię i narodził się Chrystus. Prawdziwy człowiek bez grzechu. Prawdziwy człowiek, w którym mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Obiecany dla nas potomek Dawida według ciała. Syn człowieczy i Syn Boży, który według ducha uświęcenia okazał się Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Błogosławiony Bóg i człowiek, człowiek Chrystus Jezus, namaszczony i Pan Zbawiciel. Pan Jezus zmarł za nasze grzechy według pism. Jezus, objawiwszy się jeden raz u schyłku wieków przez ofiarowanie samego siebie, nasze grzechy sam na ciele swoim poniósł na krzyż, cierpiąc za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Pan Jezus może przyprowadzić nas do Boga. Pan Jezus jest naszą sprawiedliwością przed Bogiem. Pan Jezus powstał z martwych, wzbudzony przez Boga, przez chwałę Ojca, został wzięty w górę do nieba, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu Boga na wysokościach. I Jezus Chrystus przyjdzie znów, aby zabrać nas do siebie, wzbudzając z martwych tych, którzy są Jego własnością, albo jeśli będą żyć, przemieniając ich ciała na podobieństwo swojego chwalebnego ciała, według mocy, którą wszystko sobie poddać może. Jeśli jeszcze nie jesteś w 100% pewien, że jesteś zbawiony raz na zawsze, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, przestań wierzyć w siebie. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, przestań wierzyć sobie. Zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi, przestań ufać sobie. Tylko Pan Jezus Chrystus jest godzien pełnego zaufania i oddania Mu pełnej kontroli nad swoim własnym życiem. Niech Bóg ci błogosławi.